czołem Rebelio, ja jestem Joanna, a dzisiaj ze mną gość wyjątkowy, pani redaktor Eliza Michalik. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie i Zasią jesteśmy na ty, więc nie będziemy chyba udawać. Absolutnie, jesteśmy na ty, poznamy się bardzo Politycy długo. Politycy udają wystarczająco. My nie musimy tutaj w radiu udawać, w Radiu Rebelian rzeczywiście nie udajemy, słuchajcie. I dzisiaj Eliza u nas z gorącym komentarzem odnośnie pana Zbigniewa Ziobry i pana Romanowskiego, bo Sejm zgodził się na siłowe doprowadzenie pana Ziobry. Dziękuję ci bardzo, ale również sąd zgodził się na areszt, przychylił się do wniosku prokuratury o areszt dla pana Romanowskiego. Czyli tak z dawien dawna wyczekiwane zwycięstwo nam się przytrafiło, bo ja muszę przyznać, że trochę zwątpiłam w koalicję 15 października pod tym względem. Jestem wielką fanką koalicji, ponieważ bardzo dużo dobrego zrobili dla Polski, ale akurat rozliczenia wydawały mi się takie zaniedbane. A jest to bardzo ważna część programu, obietnic, dlatego że mam wrażenie, że ludzie bardzo na to czekają. Nie mam wrażenia, czytam po prostu X-a, czytam komentarze moich widzów. I wiem, że ludzie tak bardzo na to czekają, a tu nic. I ja sama wcześniej zobaczyłam na X-ie jakieś takie strasznie złe komentarze Romanowskiego, nie czytajcie Państwo tego. I pomyślałam, nawet chyba napisałam takiego tweeta, że to jest po prostu straszne, to jest policzek w twarz wszystkich wyborców. I wtedy przyszła ta informacja, że jednak pójdzie do aresztu tymczasowego. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że to jest początek sprawiedliwości i bardzo się też cieszę, bo jeśli Marcin Romanowski będzie siedział w areszcie tymczasowym, a wiemy, nie pamiętam, ale miał bardzo dużo tych zarzutów, nie pamiętam liczby, ale miał bardzo dużo tych zarzutów i właściwie i prokuratorzy i media mówią o tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości działała zorganizowana grupa przestępcza, no to taką naturalną koleją rzeczy wydaje się, że ta grupa miała szefa. Bo wiemy, że w tej grupie Romanowski był jakimś wykonawcą, żołnierzem. To szefem wszystkich szefów był Zbigniew Ziobro. Oczywiście, jak mówią prokuratorzy, od tego pionka do szefa, do zatrzymania szefa jest droga, którą prokuratura, chcąc postępować zgodnie z prawem, musi przejść. No bo minister Adam Bodnar to wczoraj przypominał, czym wkurzył w ogóle wielu ludzi, no ale fajnie, że to przypomniał. Bo ludziom, w tym mnie, takim zniecierpliwionym, czasami zdarza się zapominać, że to jednak jest zebranie dowodów, postawienie zarzutów, ewentualnie aresztowanie albo zatrzymanie. Potem dopiero sprawa w sądzie, potem wyrok, potem ewentualne odwołanie druga instancja, potem dopiero wyrok prawomocny i potem dopiero człowiek siedzi. Więc tu jesteśmy na początku tej drogi, jeśli chodzi już o pana Ziobrę. Jeśli chodzi o pana Romanowskiego też, Roman Giertych też mówił ostatnio, przypominał, że to jest tak, że prokuratorzy działają zawsze od pionka do bossa. No bo my byśmy chcieli, żeby od razu zatrzymać bossa. Bo wiemy z doniesień medialnych, co się działo, że były złodziejstwa, że były przestępstwa. No i wydaje nam się, że dobra, no to wchodzimy, zatrzymujemy Ziobry na przykład. Ale to tak nie działa. Natomiast bardzo się cieszę, bo doprowadzenie siłą Ziobry przed komisję to też będzie złamanie takiego tabu. Bo ja też zwracam uwagę, że jest w Polsce takie duże tabu, moim zdaniem, jeśli chodzi o zatrzymywanie polityków, bo może się mylę, nie pamiętam wszystkiego, ale może były jakieś pojedyncze przypadki, ale mam wrażenie, że chyba nikt w Polsce za to, co robił w rządzie, za to, co robił politycznie, za funkcje publiczne, które sprawował, nie został osądzony i nie poszedł do więzienia. Też nie pamiętam, rzeczywiście były sytuacje z łapówkami i próba udowodnienia, natomiast tak, za sam urząd nie, a ja tylko chciałam przypomnieć, że tak jak mówiła Eliza, wymiar sprawiedliwości nie może być narzędziem zemsty. Tak, co jest trudne. Bardzo trudne, bo panowie dewastowali, no i panie również, bo w rządzie były też i w PiS-ie były też panie, dewastowali nasz kraj przez 8 lat na wielu etapach. I na wielu właściwie płaszczyznach, poziomach dokładnie. I co więcej jeszcze, moi drodzy, oni mieli narzędzia, żeby ukrywać tą dewastację, więc to jest tym bardziej trudne, prawda? Próbują. Dokładnie, tak. Więc, ale całe szczęście tak, śledztwa dziennikarskie tak dużo rzeczy ujawniały, więc teraz mam nadzieję, że pan prokurator generalny Bodnar i minister sprawiedliwości jakby już, no teraz to wszystko ruszy. Walczyliśmy o to i głosowaliśmy, żeby nie było zatrzymywań na telefon i nie ma.
Tak. I o to nam chodziło, prawda? Mimo, że ludzie są wkurzeni. Tak. No ja mam tak zwane uczucia ambiwalentne, czyli sprzeczne. To znaczy, ja od początku uważam, że powinien był powstać tak jak, nie wiem czy Państwo pamiętacie, do rozliczania włoskiej mafii. Włochy były zdewastowane przez mafię. Powstał po prostu urząd takiego specprokuratora, żeby to wszystko rozliczyć. I ja od początku miałam zdanie, że, znaczy ja bym tak zrobiła. No, ale że powinien powstać jakiś urząd specprokuratora do rozliczenia PiS-u, do zmiany ustroju Polski przestępczego, bo to nie były działania zgodne z prawem i że powinno się odbywać to drogą taką absolutnie ekstra. To była moja opinia. Natomiast oczywiście można mieć inną, jeśli władza zdecydowała się pójść inną drogą, okej. Natomiast niech będą efekty i tu mam wrażenie, że te efekty się pojawią i czy chcę jeszcze podkreślić, jak ważne jest moim zdaniem, żeby ktoś wreszcie poniósł odpowiedzialność inną niż polityczną, bo w Polsce się często używa takiej frazy odpowiedzialność polityczna, która, że zacytuję Kisiela, tym się różni od odpowiedzialności, czym odpowiedzialność od krzesła, czym krzesło od krzesła elektrycznego, tak? Czyli odpowiedzialność polityczna to nie jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za przestępstwa, za złodziejstwa to jest po prostu pójście do więzienia i bardzo szczerze życzę tego ludziom odpowiedzialnym za to, co się działo. No nie trzeba Trybunału Stanu. Panowie po prostu robili przestępstwa kryminalne w wielu przypadkach, tak? W związku z tym nie trzeba tutaj mówić o przestępstwie, tak jak pięknie powiedziałaś i zacytowałaś, politycznym. I ja jeszcze chciałam się ciebie zapytać, bo pan Tomasz Trela, poseł, dzisiaj mówił o tym, że spodziewa się, że pan Zbigniew Ziobro będzie stawiał opór funkcjonariuszom policji, więc prawdopodobnie będzie budował legendę. Będzie budował legendę, tak? Będzie, nie wiem, będzie odbijanie czy modlitwy za pana. To się nazywa męczennik na różowym, pluszowym krzyżu. Będzie wisiał. Będzie wisiał, dokładnie. Nie, no, pewnie czegoś spróbuję, chociaż ja nie wiem, na ile on jest odważnym facetem, bo żeby stawiać opór, to też trzeba mieć pewien typ odwagi i w jakiś sposób kontrolować sytuację. On teraz nie kontroluje sytuacji, bo to nie jest teatrzyk. On kiedy był w rządzie robił dużo teatrzyków. Tak. Będzie ciekawie się dowiedzieć. Być może pójdzie na całość, żeby jakieś tam sceny poszły w świat, ale myślę, że profesjonalistów też wyślą do niego, którzy, przynajmniej powinni, którzy sobie poradzą z jakimś takim stawianiem oporu, żeby nie doszło do takich scen faktycznie, które mogą być potem wykorzystane jako dowód, że Ziobro jest męczennikiem, bo oni w PiS-ie bardzo, czy w Solidarnej Polsce bardzo skutecznie budują męczeństwo i moim zdaniem na to bardzo trzeba uważać, bo tutaj wystarczy złamany paznokieć, żeby zostać męczennikiem. No, pan, natomiast pan Marcin Romanowski uciekł, uciekł w chorobę, jakby nie wiemy, tak, no operacja się jakoś odbyła, ale te zdjęcia, ja sobie nawet odszukałam, słuchajcie, zdjęcia z moich operacji, mimo tego, że one były poważne, to nie wyglądałam tak dramatycznie, nie byłam cała krwią zalana, w związku z tym to jest chyba też jakiś teatrzyk moim zdaniem, nie odmawiając tego, że jakiś zabieg był, tak, to te zdjęcia, epatowanie tym cierpieniem, tą krwią na tych zdjęciach, no pod publikę. No myślę, że epatowanie nie jest cechą człowieka prawdziwie cierpiącego. Mi nawet kiedyś jeden lekarz powiedział, kiedy bardzo mnie bolało, źle się czułam, poszłam do lekarza i bardzo się martwiłam, pamiętam, że to coś poważnego. I trafiłam na bardzo mądrego lekarza, który mnie zbadał i powiedział, panie Elizo, bo to jest tak, nie zawsze to, jak źle wyglądamy i to, jak nas boli, odzwierciedla powagę choroby. Bardzo często jest tak, że termalnie chorzy pacjenci, bardzo mocno chorzy pacjenci, mówią, że nic ich nie boli, a nawet wyglądają, jakby nie cierpieli. Zdarza się, że ludzie są bardzo chorzy i wszyscy im mówią, świetnie wyglądasz. A zdarza się, że mamy błahe z punktu widzenia medycyny dolegliwości, typu coś skręcimy i ból jest okropny, że my po prostu krzyczymy. Więc też chciałam zaznaczyć, bo widzę, że bardzo wielu panów z prawicy nagle zaczyna chorować. Nie wiem, czy są chorzy, czy nie, ale wygląda to dziwnie i oczywiście wysuwa się wnioski, że bardzo wygodna jest ta ucieczka w choroby. Więc chciałam tylko zaznaczyć, że poziom demonstrowania objawów wcale nie przekłada się na powagę choroby. Ale już poważnie, bo to było takie trochę sarkastyczne. Bartosz Arłukowicz, który jest lekarzem, napisał wczoraj na X-ie, że jeżeli istnieje tak szybki sposób opanowania zagrażającego życiu krwotoku, bo to podobno miało miejsce w przypadku pana Romanowskiego, który pozwala no właśnie to opanować i po godzinie już szaleć na X-ie, to on bardzo poprosi, żeby z powodów naukowych to gdzieś zgłosić, bo jego zdaniem medycyna nie zna takich sposobów, takiego błyskawicznego opanowania krwotoku. No bo wyobraź sobie, wyobraźcie sobie to państwo, no to się nie klei. Ja myślę, że już Ziobro przećwiczył ten mechanizm uciekania w chorobę, nie przesądzając, czy choroba była prawdziwa, czy nie. Już kiedyś ogłosiłam, że w nią nie wierzę i nadal uważam, że nie przedstawiono, ale to ja.
ale nawet jeśli była prawdziwa, to nie zmienia faktu, że i tak uciekał w tą chorobę i zasłaniał się nią. To znaczy, no właśnie o to chodzi, znaczy, bo jakby nie odbieramy prawdziwości tego, że tak. ktoś choruje, tak? Natomiast zasłanianie się chorobą już jest złe. I pan Ziobro był na tyle chory, żeby nie przyjść na komisję, ale na tyle zdrowy, żeby pojechać do prokuratury i ileś godzin zeznawać w swojej sprawie. Ta wybiórczość tych chorób właśnie jest też ciekawa. Jest ciekawa. Sama wiem, że chorowałaś, ja nie tak poważnie, ale zdarzyło mi się w życiu być chorą. Nigdy nie, chyba ani ta, ani ja nie ogłaszałyśmy gdzieś na X-ie czy gdzieś, że o Boże, nie mogłam dojechać do programu, bo boli mnie coś. Nie, no to jest, przepraszam, że się śmieję, ale... No to jest niewiarygodne, to podważa wiarygodność po prostu. Tak uważam. Ja bym chciała... Ale nadzieja, jest nadzieja. Jest nadzieja, dokładnie. Nie no, to są dobre wiadomości. Ja bym chciała zakończyć, słuchajcie, ten komentarz cytatem z pani Ewy Wrzosek, która tweet wrzuciła. Tak a propos właśnie tych chorób naszych posłów. Tymczasowo aresztowana kobieta w 9 miesiącu ciąży w trakcie akcji porodowej na polecenie prokuratora Zbigniewa Ziobry, przesłuchiwana przez agentów CBS-u. Rozpoczęli czynności o 9.30, dziecko urodziło się o 20.45. W trakcie skurczy porodowych łaskawcy przerwali przesłuchanie, więc darujmy sobie opowieści o krwotoku z nosa. Ja myślę, że to będzie dobre tak. zakończenie naszego komentarza. Za to też ktoś powinien odpowiedzieć. Znaczy, takich spraw jest całe mnóstwo, dokładnie. Tak. Więc moi drodzy, bardzo dziękuję. Moim gościem specjalnym była dzisiaj Eliza Michalik. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo. Rebeliantów, rebeliowiczów.